Cześć, bardzo fajny dzień się dzisiaj zapowiada. Jesteśmy na torze Jastrząb w okolicach Radomia. Jesteśmy tutaj na zaproszenie firmy Budwek, dostawcy zacisków hamulcowych. To spotkanie dla mechaników, dla warsztatowców, dla przedstawicieli hurtowni motoryzacyjnych poza wiedzą, poza wymianą doświadczeń, poza dyskusjami na temat rozwiązań do serwisowania hamulców, także przejazdy super szybkimi samochodami. No, będzie się działo. Było tak. To jest V8 wolno sąca. Koni mamy 570, napęd na tył. Mega super samochód, taki powiedzmy z Ferrari, jeden z ostatnich wolnosących tych V8 nieudrobionych, więc taki rodzynek. Jak wrażenia, powiedz? Super. Na pewno przyjadę swoim prywatnym samochodem tutaj z bratem. Swoim samochodem trochę pewnie będę jeździł niż takim autem, drogim. Jasne, ale jak auto? Super, świetnie się prowadzi. Czuć tylny napęd, bardzo mocno. Polecam się przejechać takim kimś. A co jest najtrudniejsze tak jakby w jeździe autem tego typu dla osób, które na co dzień takimi autami nie jeżdżą? Najtrudniejsze jest tak naprawdę odnalezienie się na torze, ponieważ jest tu dużo różnych konfiguracji. Ustawiliśmy taką optymalną nitkę, ale przez to jest troszkę słupków na torze. Wszystko super, polecam. Nissan GT-R. Auto ma 4 koła napędzane, jest tak zwanym transhubem, czyli ma centralnie 2 wały, które napędzają obie osie, silnik z przodu, skrzynia z tyłu. Centralnie przez szczyt i teraz trzymaj na wprost. Śmiało, możesz przyspieszyć i masz 2 sterczące pachołki w środek wjeżdżasz. But. Hamujemy dobrze, za pachołkami już szykuj się do zakrętu, trzymaj zewnętrzną jeszcze. Pisk opon, zapach gumy i dźwięk silnika, to co właśnie lubimy, to co lubimy w motoryzacji. Instruują nas, jak podejść do każdego zakrętu, w którym momencie, na ile wcześniej, jak zacząć hamować, jak operować właśnie oboma pedałami. Oczywiście wszystkie samochody są z automatyczną skrzynią biegów, nie musimy się martwić o przełożenia. Staramy się promować markę Budwek. Impreza zorganizowana jest przez markę Budwek i firmę Techstar w celu tak naprawdę pokazania klientom Harta możliwości produktów, asortymentu firmy Budwek, firmy Techstar i zaprezentowania i danej możliwości pojeżdżenia samochodami wyścigowymi. No właśnie, chciałbym zapytać o ofertę Budwek. Jesteście firmą, która zajmuje się regeneracją zacisków hamulcowych, tak? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o regenerację, my w tej chwili należymy, naszym właścicielem jest firma BBB Industries ze Stanów Zjednoczonych. My jako jedna z europejskich firm jesteśmy firmą robiącą zaciski w asortymencie ponad 4500 referencji, ale naszą siłą jest tak naprawdę to, że produkty są dostępne z Europy, produkty są dostępne w najszerszym asortymencie wśród dostawców nie pierwszomontażowych, czyli aftermarketowych. Poza tym posiadamy bardzo duży asortyment do samochodów elektrycznych, do samochodów dostawczych oraz do samochodów, które mają już hamulec elektryczny jako metodę hamowania. Kiedy tak rozmawiasz tutaj na spotkaniu z przedstawicielami branży, z mechanikami, z warsztatowcami o hamulcach, o serwisowaniu hamulców, czego oczekują od firmy takiej jak wasza? Znaczy tak naprawdę rozmawiamy, bardzo dużo rozmawiamy na temat na przykład gwarancji. Jest to jeden z takich, rzeczy, które Budwek proponuje klientom 5-letnią gwarancję. I panowie tak naprawdę w wielu wypadkach zastanawiają się, jak to wygląda, jeżeli chodzi o samą gwarancję, czy to ma sens i czy w ogóle korzystamy z tego i czy klienci z tego korzystają. Podstawą tej gwarancji jest przede wszystkim to, że my mamy bardzo niski odsetek reklamacji. Ten odsetek w tym roku to jest niecałe 0,1%, co jest dość unikalne, jeżeli chodzi o dostawców aftermarketowych. I to wiąże się z tym, że my jesteśmy pewni, że te produkty bez problemu 5 lat wytrzymają. Mamy tutaj okazję porozmawiać właśnie z firmami, które pracują z naszymi produktami, o naszych produktach, o tym, jak kluczowy jest właściwy materiał cierny we właściwym zastosowaniu. Wszyscy nasi uczestnicy tutaj mają okazję własnoręcznie przygotować, korzystając z naszego modułu Wirtualna Rzeczywistość, swoją własną mieszankę cierną, żeby dowiedzieć się, jak trudny i skomplikowany to proces i jak wiele różnych parametrów wpływa na to, aby taka mieszanka cierna i finalnie klocek hamulcowy został prawidłowo przygotowany. Mam nadzieję, że dla nich to bardzo ekscytujące doświadczenie,
No i będą jeszcze bardziej przekonani do naszych produktów, będą wiedzieli, że pracują z ekspertem w dziedzinie układów hamulcowych.